Jest to zasilacz z telewizora LCD. Telewizor po pociągnięciu jakiegoś tam kabla przez dziecko nagle przestał się uruchamiać. Jest kompletny brak reakcji na włącznik tranzystorki RDPL1650. Żaróweczka zamiast bezpiecznika. No i uwaga, ja sobie zaraz kabelek podłączę i będzie pierwsze uruchomienie. Witam serdecznie. Myślę, że króciutka naprawa dzisiaj. Mamy takiego to pacjenta, a w zasadzie jeden moduł z pacjenta. Jest to zasilacz z telewizora LCD o przekątnej, z tego co widzę, 32 cale. I jaka była usterka? Klient zgłosił, właściwie klientka, że telewizor po pociągnięciu jakiegoś tam kabla przez dziecko nagle przestał się uruchamiać. I rzeczywiście po dokonaniu diagnozy jest kompletny brak reakcji na włącznik. Dioda standby nie świeci w ogóle. No i diagnoza głębsza wykazała, że pierwszy bezpiecznik jest spalony, a to oznacza, że najprawdopodobniej zostało coś poważniejszego uszkodzone, bo bezpiecznik się tak bez powodu nie pali. Po diagnozie, którą dokonałem poza kamerą, podłączając, pokazuję co, taką żaróweczkę w miejsce bezpiecznika wpinamy tutaj. Wtedy żarówka jakby zabezpiecza nam obwód elektroniki przed jakimiś dalszymi uszkodzeniami. Jeżeli żarówka przy uruchomieniu tego zasilacza żarówka zaświeci się mocnym światłem, znaczy się, że jest tutaj w obwodzie zwarcie, pełne zwarcie. Jeżeli żarówka zaświeci się i lekko błyśnie, albo lekko będzie się żarzyć, to znaczy, że zasilacz pracuje i jest sprawny. Żarówka oczywiście zaświeciła się pełnym światłem, czyli wniosek taki, że jest pełne zwarcie. No i po oględzinach i po miarach wstępnych miernikiem, multimetrem, ten koleżka oto, nie, dioda nie, ten oto tranzystor okazał się uszkodzony, pełne zwarcie. I widać zresztą na nim pęknięcia i tak dalej, przepalenie, także on uległ uszkodzeniu. Wylutowałem jeszcze tę diodę, bo ona też mi w obwodzie jakieś dziwne wskazania pokazywała, ale po wylutowaniu okazuje się, że jest sprawna. Także mamy winowajcę przyszłej części tranzystorki RDPL1650, dokładnie ten sam tranzystor. Jest to MOSFET z kanałem N, typu N, 500 V, 9,6 A i w piku tam jest bodajże 64 ampery, tak, prąd drenu oczywiście 9,6 ampera. Także zabieramy się do pracy i zobaczymy, czy to pomoże. Ja sobie tutaj jeszcze tylko płytkę oczyszczę w miejscu, bo tu jest dużo kurzu. Ja takie wstępnie gdzieś tam pędzelkiem wyczyściłem, ponieważ wiadomo, no tutaj są różne pola elektromagnetyczne i ten kurz się po prostu bardziej przyciąga do tych płytek. W takie newralgiczne miejsca. No i szczególnie tam, gdzie właśnie jest wydzielane ciepło, to widać takie ślady po prostu. Także odkręcamy koleżkę. Mamy go. No i mamy nowiutkie tranzystorki, nieśmigane. Dwie sztuki w razie czego. Bo różnie to bywa. Jeszcze kontrolnie sprawdzę, czy to jest to samo. RDPL1650. Tranzystor jest ten sam, tylko innej firmy, ale to nie ma znaczenia. Ważne, żeby nie był podróbką, bo
się teraz często zdarza. Chińczycy podrabiają tranzystory. I motyw jest tego taki, że te tranzystory podrabiane po prostu nie mają odpowiednich parametrów. Po prostu są mniej wytrzymałe. Korelik sobie założymy tak jak był. No i teraz te nóżki trzeba by było odpowiednio wygiąć. Jedna. Druga. Trzecia, mniej więcej trzeba to zrobić w tym miejscu. Coś takiego. Jeszcze tu przymierzymy do płytki. Ma pasować. Dobra. To jest tak, ten radiatorek no, jest taki, jest jaki jest. Taki trochę lichy. Ale może i wystarczy w sumie. Właśnie w niektórych telewizorach, zasilaczach, radiatory na tranzystory kluczujące, bo to jest właśnie tranzystor kluczujący głównej przetwornicy, która produkuje nam właśnie pozostałe napięcia na tutaj na zasilaczu. I często te radiatory są, że tak powiem, za małe po prostu. No i tranzystory potrafią się przegrzewać i przez to się też przepalają po prostu. Nie od jakiegoś tam nadmiernego obciążenia, tylko właśnie od przegrzania zazwyczaj. W niektórych zasilaczach te radiatory są grube, solidne. Także to jest istotne. Dobra, ale nie ma co rozgadywać się, tylko muszę znaleźć pastę termoprzewodzącą. Chyba pasta termoprzewodząca silikonowa została na tamtym serwisie, ale coś tu jeszcze mam. Mam w tubkach na szczęście. Jest, na szczęście jest. No i tutaj trzeba nanieść troszkę tej pasty. Nie za dużo. Oczywiście no, zawsze się trzeba wyciapać. Mamy przykręcone solidnie. Zakładamy ten koralik nieszczęsny. Wierzę, że jest to koralik ferrytowy. No i co? Jeszcze musimy wlutować tę diodę, która jest sprawna. Także odpalamy. Wymianie wygląda to tak, tu jest zalutowane, tu jeszcze nie jest tak porządnie, ja to poprawię oczywiście. Dioda wlutowana. Siedzi. No i co? Bierzemy żaróweczkę naszą. A jeszcze sobie sprawdzę tranzystor, ten duży, czy nie jest przypalony. Pół ohma ma, a powinien mieć 0,15. No ale są granice tolerancji. No generalnie nie powinien być uszkodzony. Tu oczywiście te diody wszystkie wcześniej sobie sprawdziłem i tak samo tutaj, bo czasem jest tak, że jak się tranzystor kluczujący uszkadza, potrafi się też mostek prostowniczy uszkodzić. Nie zawsze tak jest, ale czasem się potrafi. Także sprawdzone też. Także żaróweczka.
Żaróweczka zamiast bezpiecznika. Ja tutaj mam taki specjalny kabelek przygotowany do telewizorów, że wystarczy go wpiąć. Jest włącznik też taki dla bezpieczeństwa. No i wtyczka oczywiście do gniazdka. No i uwaga. I prawidłowo. Żarówka lekko błysnęła. Słychać przetwornicę. Zasilacz pracuje. Także jest, myślę, że sukces. Teraz wystarczy jeszcze do telewizora wpiąć i odpalić. Zobaczymy, czy ruszy. A, oczywiście wcześniej jeszcze bezpiecznik trzeba wymienić, bo on jest przepalony. Także zaraz poszukamy. Tylko uwaga. Teraz jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście podczas takich napraw należy zachować szczególną ostrożność, bo tutaj w zasilaczu panują, jak jest tutaj taka linia. Tutaj mamy obwód zasilania pierwotnego, czyli tutaj panuje wysokie napięcie sieci 230 V. Dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność, żeby się gdzieś tutaj nie dotknąć, bo grozi to porażeniem. I teraz, jak odpaliliśmy taki zasilacz bez obciążenia, czyli bez wpięcia go do telewizora, najprawdopodobniej na tych kondensatorach będzie napięcie 350 V, bo po wyprostowaniu i podbiciu na kondensatorach to napięcie wynosi około 350 V. Także należy sprawdzić, czy tutaj to napięcie występuje i jeżeli tak, to należy to rozładować. Właśnie nawet taką żaróweczką. Ja zaraz pokażę, jak to zrobić. Ale najpierw miernik. Zobaczymy. Teraz bardzo ostrożnie, żeby gdzieś tu zwarcia nie zrobić. O, 48 i spada. Mam nadzieję, że to widać. Spada. To znaczy, że zasilacz ma układ samorozładowania zrealizowany na najprawdopodobniej na rezystorach. Także już jesteśmy prawie bezpieczni, ale rozładujemy do końca, żeby było spokojnie. Najprawdopodobniej tutaj jest taki szereg rezystorów. Prawdopodobnie on tutaj rozładowuje, ale nie jestem pewny. Zobaczymy, jak jest teraz. Pokażę, jak to bezpiecznie rozładować. Bierzemy sobie żaróbkę. Wpinamy sobie jedną sondę na plus, a drugą na minus. Gdyby było 350, ona by błysnęła tylko na chwilę, a teraz nie błyska. No bo jest za niskie napięcie, ale ona tam rozładowuje, bo ma jakoś, żarówka ma oporność około, jeżeli to jest 60 W, to ona ma oporność ile? Zaraz sprawdzimy. Chyba około 30 ohm, albo 20, kilku, o ile się nie mylę. I tutaj dajemy na 60 ohm. O, no to na początku tak myślałem, ale się pomyliłem. 60 ohmów mniej więcej. No i dobra, odkładamy żaróweczkę. Pomiar napięcia jeszcze raz. No i proszę bardzo, jest już. Kondensatory są w pełni rozładowane, bo tu już jest niecały 1 V. O. 960, no ładują się jeszcze, to jest około 1 V, to jest nic, także teraz już jest w pełni bezpiecznie, można się dotykać, nic nas nie porazi. Czasem lubią być jeszcze te kondensatory naładowane na wyjściu, ale tu jest napięcie niskie, bezpieczne, także nie powinno, ale zaraz sprawdzimy. Nic tu nie ma, także pamiętajcie,
Kondensatory główne na wejściu pierwotnym zasilacza impulsowego należy zawsze skontrolować i w razie czego rozładować, bo inaczej grozi to porażeniem. A tego byśmy nie chcieli. Także zabieramy się za bezpiecznik. Coś tu mam. Mam nadzieję, że to jest 5 amper. Mamy 5 amper. Nie będzie tego widać, ale... Bo tutaj... Tutaj mamy oznaczenie. Nie wiem, czy to będzie też widać. To jest T5AH, czyli bezpiecznik zwłoczny 5 amper. Dobra, wylutowujemy, nie ma czasu. Jest zlutowany nowy bezpiecznik, jeszcze dla pewności sprawdzimy, czy jest sprawny, bo czasem się może zdarzyć, że nowy bezpiecznik jest niesprawny, choć jest to niezwykle rzadkie. Mamy tu pipczak. Działa. Także za chwilę montujemy do telewizora. No i zabieramy zasilacz do drugiego stanowiska. Mamy telewizorek, tutaj leży. No i będziemy go montować w ten oto sposób. No i montujemy go. Dobra, ja sobie zaraz kabelek podłączę i będzie pierwsze uruchomienie. Uwaga, włączam power. No i mamy. Telewizor wystartował. Generalnie naprawa zakończyła się sukcesem. Także do następnej, może takiej krótkiej, a może z bardziej skomplikowanej naprawy. Hej.